Przepraszam, zapomniałem. Bo jedno, ja drugie, wiadomo. Tak. Tutaj, o co głównie jeszcze chodzi, ja tutaj wrócę trochę, harpa, bo jest też powiązane z tymi temi i tak dalej. No o co chodzi, tak generalnie dzisiejszy harpę, to powiedziałem o Tesli. Chodzi o przepalenie na 100 km. O co chodzi? Ja tylko powiem futurystycznie, żeby się tutaj nikt, powiedzmy, że mu tam ból nie skakał i tak dalej, żeby się nie denerwował. Żyjemy w środku Ziemi, nad nami jest obrotowe niebo, gdzie zewnętrzną warstwą tego obrotowego nieba jest szkło nieb. To szkło to jest na 100 km. I od morza do tego szkła, od poziomu morza, to jest 100 km. To jest nasza jurysdykcja, dokładnie 100 km. Nazywa się to linia Kármán. W latach 50. i w latach 40. to odkryto, to znaczy odkryto. Oficjalnie Kármán, amerykański, węgierskiego pochodzenia, ten astrofizyk, odkrył tę linię, ona ma ostrość takiego, że ta linia Kármána, taki spadnięty fragment, jest na Saharze i znajduje się on w zachodniej Saharze i nazywa się Oko Sahary. Możemy wygooglować w necie, to jest Oko Sahary. I teraz co wam powiem, te 100 km to jest nasze, nie? W sensie to jest przestrzeń nad Polską. I to określa do 100 km, a nad górami 80 km. I to reguluje prawo międzynarodowe. I teraz harp, co on robi? Przepala to szkło, to zabezpieczenie nieba. O, można tak. Co się mówi, górne warstwa atmosfery, tak? To oficjalnie się tak mówi, ale to chodzi o linię Kármána. Dlatego ja używam już nie szkło nieba, tylko linię Kármána. To już wiadomo, że to jest szkło nieba. To właśnie na szkle nieba, jak wracają promy kosmiczne, jak wracały, to Kolumbia się spaliła. A Komarow na Sojuzie 1 po prostu został przepalony, że z niego zostało, z takiego chłopa 1,80 m, niemowlę. Takie zdjęcie jest. Został przepalony, bo tam jest inne środowisko, a ta szkło, ono powoduje, że zabezpieczenie środowiska atmosfery poniżej 100 i powyżej. I tego kosmosu, który jest powyżej 100 km. Też szkło, który oficjalnie poleciał. Proszę? Komarow był pierwszy, który naprawdę... Tak, on poleciał i po prostu wrócił. I nie wrócił. I nie wrócił, bo się było... Bo ta kapsuła po prostu zamiast... Zleciała z taką prędkością, że się przepaliła. Ona się przepaliła i po prostu wszystko spłynęło tam, kiedy rozbiła się ta kapsuła. Ona się też rozbiła, bo wszystko zostało tak przepalone, że spadochrony awaryjne po prostu uległy spaleniu. A tak oni to pokonują? Prędkością czy siłą? 9,5, jak na przykład tak. Pokażę rękę. Jak jest szturmowana linia Kármána. Wahadłowiec startując, obraca się, kamery widzą, obraca się tym brzuchem do góry i z prędkością 2 km na sekundę przepala się 2 km. I przebija to i znajduje się już w kosmosie w innym środowisku. Bo to jest po prostu niebocentrum sam. I mamy filmy na YouTube, gdzie rakieta przepala to. Ona się pięknie żarzy, a później się nie żarzy, bo już w środku jest. I teraz tak. Natomiast wracając, tam działa toroidalne pole magnetyczne, gdzie wszystko co tam jest, załóżmy nie ma silników korygujących, bo satelity muszą mieć, ono zmienia te i przepala się na linii Kármána i jak przechodzi, to się spala na linii Kármána, chyba że sztuczka zostaje, wpada do oceanu albo na lód. I tam jest prędkość wahadłowca 9,7 km na sekundę, czyli to było 2 dolotowe, a 9. I teraz on wyhamowuje, tylko tyle co może zrobić, to on wyhamowuje wahadłowiec do 7,2 km na sekundę. I jak on to przepala od góry, to już tym brzuchem, już on się nie obraca. I w ten sposób, jeżeli jest dziura w kadłubie, tak jakby było na przykładzie Kolumbii, po prostu to ulega zniszczeniu, właśnie na 100 km. Dlatego jurysdykcja międzynarodowa nad każdym państwem, nad morzem to jest 100 km, nad górami 80. Dobrze. Wszystko. Drodzy Państwo, dziękuję za uświadomienie.